jakieś napięcie, co grozi polskiej gospodarce, a czy w ogóle coś grozi? A dlaczego? Ja jestem. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiamy ile minut? Nie, chciałem wiedzieć, jak długie wypowiedzi. Do 17.50 mamy przewidziany czas naszej dyskusji. Potem do 18.10 Państwa dyskusji z Panami. Ale możemy to też pomieszać, jak Państwo będą chcieli. No to może być tak, w wariancie takim najbardziej prawdopodobnym, bez jakichś wielkich wstrząsów, grozi nam inercja, albo jak to mówią niektórzy ekonomiści, pułapka średniego dochodu. Co to znaczy? To znaczy, że kraj pozostaje akurat na zawsze, czy na wiele, wiele dekad takim peryferium Europy. Coś w rodzaju Grecji czy Portugalii, czyli kraj, który się rozwija trochę tylko szybciej niż kraje główne w Europie. I zawsze jesteśmy tym, który wykonuje to, co oni nam zlecają, że Polacy zarabiają cały czas te 2000, montując dla niemieckich producentów, że generalnie ci, którzy są najzdolniejsi, emigrują nie dlatego, że w Polsce nie ma pracy, tylko nie mają dobrej perspektywy rozwoju. No i jesteśmy takim krajem, którym nie jest beznadziejnie, ale ludzie nie widzą szans na lepsze. I taka pułapka średniego dochodu jest czymś, co się bardzo często zdarza. Mówię, Portugalia, Grecja. Grecja oczywiście jest skrajnym przypadkiem. Niektórym tylko krajom się udało wybić i stać się krajem bogatym. To jest Korea Południowa oczywiście, Irlandia. No i to jest wejście na inny poziom rozwoju, na zaawansowaną technikę, na wytwarzanie dóbr o wysokiej wartości dodanej. To jakby punkt pierwszy, co nam grozi. Punkt drugi, w takim czarniejszym scenariuszu, grozi nam fala populizmu już niedługo. Uważam, że to jest bardzo poważne. I to mnie trochę przeraża, to znaczy dzisiaj w wyborach prezydenckich czy w wyborach parlamentarnych można rzucać dziesiątkami miliardów albo setkami miliardów bez opamiętania i jakby Polacy na to nie reagują. Nie ma nic gorszego niż realizacja tych postulatów. Ja przypomnę w 2000... To znaczy, jak pana słowo, reagują, głosują na tych, którzy rzucają. Tak, wyszło z badań, że chyba 70% głosujących na Andrzeja Dudę uważało, że on nie jest w stanie spełnić tych postulatów, a i tak na niego głosowali. Ja tylko dam przykład, co się złego wydarzyło na Węgrzech w 2002 roku. Wtedy wygrali, o ile pamiętam, socjaliści wybory parlamentarne i kilka miesięcy później były wybory samorządowe. Żeby wygrać wybory samorządowe, zaczęli realizować obietnice wyborów parlamentarnych. Prowadzili 13. emeryturę, kawałek 14. emeryturę, podwyższyli wynagrodzenia w sferze publicznej o 50%. I to w efekcie doprowadziło do tego, że po jakimś czasie VAT wzrósł do 27%, a Węgry rozwijały się dwa razy wolniej w ciągu ostatnich 25 lat niż Polska. I to jest taki czarny scenariusz węgierski, który jest dzisiaj znacznie bliżej niż był kiedykolwiek. Ja już nie chcę rzucać nazwiskami, ale widzę, że taka fala populizmu jest bardzo, bardzo na miejscu. I to jest taki czarniejszy scenariusz, bo ten wariant pułapki średniego dochodu to jest w wariancie kontynuacji ciepłej wody w kranie. Jest jeszcze oczywiście taki wariant optymistyczny, że pójdziemy drogą Korei Południowej czy Irlandii, czyli wyjdziemy na wyższy poziom rozwoju poprzez edukację, połączenie nauki z biznesem, wytwarzanie dóbr o wyższej wartości dodanej i Polska stałaby się w perspektywie 20 lat bogatym krajem Europy, podobnym co do struktury do Niemiec. Są trzy warianty, każdy z nich zależy w dużym stopniu od nas i to jest ten element polityczny, ale jest ważny, bo polityka jest związana z ekonomią w ten czy inny sposób. Czy polskiej gospodarce grozi przede wszystkim polityka? Ja chcę przede wszystkim powiedzieć, że słucham Ryszarda Petru i zastanawiam się, czy to jest ten człowiek, którego znam. Bo mówi rzeczy, z którymi się trochę zgadzam, a nawykłem do tego, że się nie zgadzam na ogół. Proszę się nie zgadzać, choćby na użytek tej dyskusji. To wyjdzie, tylko niekoniecznie na poziomie diagnozy.